Cześć. Dzisiaj jest ten dzień, w którym spróbujemy odpalić Honkera, sprawdzić jak tam nasza chłodnica. Udało mi się w końcu dokupić węże. Sprawa wygląda tak. Nie jest łatwo generalnie dzisiaj dostać węże, nie mając numeru katalogowego, nie mogąc podać marki pojazdu takiego jak widnieje u nich w katalogu. Mało który sprzedawca chce w ogóle pomóc tak naprawdę, jeżeli nie masz numeru. A już żeby iść z tobą na magazyn i przymierzyć jakikolwiek przewód, to nie ma szans. Byłem chyba w 15 różnych sklepach, w hurtowniach i nie tylko. No ale po jakimś tam trudzie udało się coś zrobić. No i tak. Górny przewód od chłodnicy. Tą część to jest przewód od Lublina. Ta część tutaj, która idzie do termostatu, to jest przewód polonezowski. Jest połączony razem. Dolny przewód jest od Żuka. No i generalnie to tyle, bo te dwa przewody proste, to tam akurat nie ma problemu. Także zalejemy go teraz wodą. Potem dodam środka do oczyszczenia układu chłodzenia. Zagrzejemy to wszystko. Spuścimy wodę, sprawdzimy, sprawdzimy szczelność. Zobaczymy, czy nigdzie nie leci. Przy okazji też zrobiłem nagrzewnicę z tyłu, bo nie było. Także zobaczymy, ile w ogóle płynu wejdzie, bo ciężko mi stwierdzić.
Ok, woda i płyn już mam wlane. Weszło jakieś, nie wiem, 7 litrów myślę. Poprzednio było tylko 4, więc już na dzień dobry mam 3 więcej. Odpalę go teraz, poczekam jeszcze trochę od powietrza. Odpalimy i zobaczymy, jak to wygląda. Otworzył się termostat, temperatura już schodzi, była przy 90. Teraz zobaczymy, czy woda zeszła trochę. Chłodnica jest już letnia, taka ciepława, że już woda sobie krąży. Zeszło w zbiorniczku do minimum. Dobrze, niech sobie jeszcze nagrzeje. Nagrzewnica już przyzwyczaj gorąca. Widzę, że temperatura teraz z powrotem rośnie. No zobaczymy, czy przekroczy 90, czy nie, czy się włączą wentylatory i tak dalej. Jeszcze chwilę poczekam. Jak się zagrzeje, jeszcze pozwolę mu pochodzić z 10-20 minut. Żeby ten środek, który tam wlałem do tej wody demineralizowanej, wyczyścił układ. Potem jak to ostygnie, spuszczę cały ten płyn z tym syfem, który jest w środku, no i zaleję już go płynem właściwym i powinno być ok. Czujnik na razie się trzyma, nic tam nie widać, żeby coś się działo. Wentylatory właśnie. Bardzo szybko zadziałało. O, i już wentylatory się wyłączyły. O, i wentylator zadziałał. Temperatura już spada. Czyli wszystko działa tak, jak należy. O, i się wyłączy. Silnik już trochę ostyk, nie jest już taki gorący. Zabieram się do spuszczenia tej wody ze środkiem czyszczącym, układ chłodzący. Zobaczymy, jak to wygląda. Jedna rzecz, która mnie tam najbardziej martwiła, to ten czujnik temperatury, ale okazuje się, że wszystko jest dobrze. Jest tam szczelne, nic tam nie puściło, też że jestem zadowolony. Nagrzewnica jest też dobra. Kupiłem ją jakiś czas temu, długi czas leżała. W końcu był czas, żeby ją zamontować. Zamontowałem. No jest dobrze. Płyn sobie już leci.
fajna rzecz, że w tej chłodnicy w zasadzie jest taki koreczek, który można sobie odkręcić i spuścić wodę. Ok, płyn mamy spuszczony. Nie wygląda on najlepiej. Jest brudny. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Brunatny w zasadzie. Znakiem tego, że układ był brudny. Czas wielki było go wyczyścić. Pewnie nigdy jeszcze nie był czyszczony. Powiem wam, że środek czyszczący zadziałał. Wypłukał dużo szlamu, jakiegoś tam, nie wiem, osadu. Jeszcze wlewamy płyn G13 na minus 37. Podsumowując, autko odpaliłem, zagrzałem, wentylator się włączył, wyłączył kilka razy, płynu teraz już dolałem, także jest na maksimum. Znając życie, jeszcze się tam delikatnie gdzieś tam odpowietrza jakaś nagrzewnica, jedna, druga, bo teraz są dwie, więc będę to obserwował. Wycieków nigdzie nie ma, czujnik temperatury jest szczelny, wszystko się udało pozytywnie. Jeszcze dla porównania chciałem wam pokazać płyn, który był kiedyś. Płyn, który był służył do wypłukania układu. No i teraz to, co jest wlane. Także musimy wyjść na zewnątrz. Tu jest płyn, który był w chłodnicy. Płyn, który jest po wyczyszczeniu chłodnicy. Czyli była wlana czysta woda ze środkiem czyszczącym. No i wygląda to tak po przepłukaniu. No a tu jest wlany teraz już płyn G13, który ma być. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam na ponowne filmiki, bo na pewno jeszcze jakieś będę robił. Za chwilę. O, kontroler jakości się odezwał. Za kilka dni będę wymieniał krzyżaki. Także być może jeszcze z tego zrobię filmik. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia.